Wow, zobacz jaki szybki. Ja tam wolę samochód. Ale to jest jeszcze fajniejsze. A tutaj o co chodzi? Nie wiem, poczekaj, zobaczymy dalej. A co to jest? Wow! Kim pan jest? Witajcie, nazywam się Ignacy Łukasiewicz. To dzięki mojemu wynalazkowi zmienił się świat. Chcecie wiedzieć więcej? Posłuchajcie. Gdy byłem dzieckiem, uwielbiałem latawce. Budowałem je wspólnie z rodzeństwem. Szukaliśmy odpowiedniego wiatru na łąkach, a potem wypuszczaliśmy nasze dzieła pod niebo. To były wspaniałe czasy, a świat był taki fascynujący. Bardzo chciałem go dobrze poznać, więc w szkole starałem się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Kiedy zmarł mój tata, musiałem przerwać naukę. Rozpocząłem pracę w aptece. Lata mijały, a Polska ciągle była w niewoli. Marzyłem o tym, by pomóc w wielkiej sprawie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Porwały mnie niepodległościowe idee. Przyszło mi za to zapłacić sporą cenę. Gdy znów byłem wolny, wpadłem w wir pracy. W laboratorium Lwowskiej Apteki pod Złotą Gwiazdą wspólnie z moim przyjacielem Janem szukałem metody destylacji nafty. Niełatwo było zrozumieć i okiełznać tajemniczy olej skalny. Udało się! Zrobiliśmy to! Nareszcie! Udało się w 1853 roku. To właśnie wtedy powstała nafta i zaczęła się moja wielka przygoda. Nie zdawałem sobie sprawy, jak daleko mnie zaprowadzi. Gdy lampa w końcu zaczęła działać, nie mogłem zrozumieć, dlaczego inni nie dostrzegają jej potencjału. Wiedziałem, że światło lampy to nie ładna dekoracja, tylko wielka zmiana. Przecież więcej światła to dłuższy dzień. Zrozumiałem, że muszę pokazać światu możliwości naszego wynalazku. Marzyłem, by służył wszystkim. Nieustannie ulepszałem lampę. Chciałem stworzyć źródło światła bezpieczne i tanie, a przez to dostępne również dla najbiedniejszych. Gdy 31 lipca 1853 roku w Lwowskim Szpitalu u Pijarów przy świetle lamp naftowych przeprowadzono pierwszą nocną operację, o wynalazku zrobiło się głośno. Zrozumiałem wtedy, że nauką i pracą również mogę mnóstwo zdziałać. Było tyle do zrobienia. Zmienialiśmy świat wokół nas. Powstawały pierwsze kopalnie ropy. Pracy było wiele i wszystko było dla nas nowe. Przyszła też pora na pomoc okolicznym mieszkańcom. Zakładaliśmy sady. Budowaliśmy drogi. Marzyłem o tym, by wszyscy wokół uwierzyli, że życie może być lżejsze, a przyszłość leży w naszych rękach. Więcej szczegółów na stronie bycjakignacy.pl albo szukaj nas na fejsie.